Jak zmieniło się Twoje życie po kamperze? Czy czujesz, że wkroczyłeś w coś nowego? Stałem się dojrzały. Już nie noszę spodenek. No właśnie, ile tam jest Twojego życia w tym scenariuszu? No trochę jest, ale historia, ten główna postać to jest jednak patchwork kilku osób. Ale nie ukrywam, że w tym nie. W jakiejś tam mierze. A jakieś smaczki z pracy na planie? Jak się pracowało z aktorami? Może problemy techniczne jakie były i jakie przeskakiwaliście? Smaczki na planie, że się często kłóciliśmy. To i przed planem, i na planie, a jakoś później po planie, jak już wszyscy zobaczyli chyba trzecią układkę montażową, to się uspokoili. A do trzeciej układki montażowej to raczej były kłótnie. Agnieszka Smoczyńska przedwczoraj mówiła mi, że po Córkach Dancingu mieli taki syndrom kolonii, że było im szkoda się wszystkim rozstawać, całej ekipie. Coś takiego u Was też było przy pracy? Dla prawie całej ekipy oprócz mnie tak, a oprócz mnie dlatego, że ta kolonia miała miejsce też u mnie w domu i jakoś tak dziwnie się czułem, kiedy nie miałem możliwości schować się we własnym domu przed ludźmi, a no to było to 20 kilka osób, więc czułem, że jak już się skończył plan, dobrze, bo wreszcie mogę wypić swoją kawę w swoim kubku. No właśnie, dlaczego tak? Skąd ten pomysł, żeby właśnie w Twoim mieszkaniu urządzić plan filmowy? No czułem, że to może być perwersyjne zagranie, to znaczy opowiadać o jakimś tam rozpadzie małżeństwa w swoim mieszkaniu. To też się przeniosło, bo pamiętam jednego dnia ważna scena kłótni między bohaterami. Tak się zdarzyło, że z żoną produkujemy ten film, Natalia produkuje. I tego dnia rano jakoś się właśnie tam poprztykaliśmy i potem oglądamy, jak Mania z kamperem kłócą się w tej samej kuchni, której my 2 godziny wcześniej.